Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej 51. ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj porozmawiamy o rogu obfitości, który w tym momencie znajduje się tuż nad Tobą. Czyli Ty jesteś tutaj i teraz w tym świecie materialnym, w tym ciele, w tym otoczeniu, a ten róg jest nad Twoją głową, pomiędzy Tobą a energią źródła, energią Wszechświata. Dzisiaj otrzymasz przesłania, klucze. Co zrobić, aby ten róg nareszcie przechylił się, otworzył i obsypał Cię tym wszystkim, co najlepsze dla Ciebie. Szczęściem, spełnieniem, miłością, zdrowiem, radością, lekkością, obfitością w każdej dziedzinie, z takim spełnieniem, sławą, zadowoleniem z tego, kim jesteś, czyli wszystkim tym, co najpiękniejsze i na co zasługujesz. Zanim jednak przejdziemy do przesłań od siły wyższej, co zrobić, aby ten róg się otworzył, aby się przechylił i aby ta zawartość wypadła, by ją pochwycić, rozpoczniemy jak zwykle od oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy, aby idealnie przyjąć tę energię, mądrość wyższą, zastosować ją w kolejnych dniach i tygodniach. Bo dokładnie teraz ta energia stoi do Twojej dyspozycji. Czas, aby połączyć się z nią, przyjąć ją i korzystać z niej pełnymi garściami. Aby jednak nie przedłużać, zaczynajmy. Bardzo proszę.